Już się nagrywa to? Tak. Dzień dobry, wieczór. Siemka. Przygotujcie się na długie cierpienie. Najpierw ja w czasie montażu tego, potem wy w czasie oglądania. Sami chcieliście to Q&A, w sumie to chciała je Ruda, a teraz a ja będę trzeba to nagrywać. Oglądać z zamkniętymi oczami. Drugie Q&A będzie dopiero na 10 tysięcy subów. I jeżeli wtedy ktoś zada pytanie, ile mam lat, to wtedy odpowiem. A tymczasem na każde pytanie, ile mam lat, bierzemy łyczka soku. Z gumijagód. Nie przygotowaliśmy listy pytań. Po prostu będziemy czytać po kolei jedno po drugim. To, które akurat wypadnie, to będzie, także nie liczcie na nie wiadomo co. Coś jeszcze chciałbyś powiedzieć, czy mogę zaczynać? No dawaj, jak będzie długo. Dobrze. W pogoni za slow life pyta. Jestem ciekawa konstrukcji płotku otaczającego ogródek na Zadupiu. Możecie coś więcej o nim powiedzieć. Jest taki sielski serduszko. Pozdrawiamy. To ja powiem, tak? Ty powiedz, no. Płot składa się z gałęzi, które znalazłem za darmo na portalach z ogłoszeniami i druta. To wszystko. Tak. Czy coś jeszcze możemy o nim powiedzieć? Tak, że robimy go już drugi rok i nam się nie chce. Nie chciało nam się już po pierwszym dniu, ale uznaliśmy, że będziemy w to brnąć dalej, bo tak, nie mamy lepszej alternatywy. No i w sumie mi się podoba ten płotek, tylko nie chce mi się go robić już, bo już mi się znudziło robienie jego. W sensie... No trzeba zrobić drugi raz tyle na ten drugi ogródek. No. Tutaj pyta Gronieck. Nie będę czytać całego komentarza, natomiast od ilu lat jesteście razem? Super, zgrana z was para. Może wszystkich zaskoczymy w tym temacie, a może i nie. Jesteśmy ze sobą 2 lata. Niecałe nawet. Niecałe nawet, no. Szybko zaczęliśmy nagrywać w sumie. Dobra, teraz sponsor tego Q&A, czyli Hobby Inno. Poczekajcie, muszę otworzyć, bo tego jest dosyć dużo. Dobra. Jeżeli mielibyście nagrać film z jednym twórcą filmów na YouTubie, kto by to był i dlaczego? Wykluczamy Leśne Ludki, bo oni już byli. Adrian? No mów pierwsza, ja szukam karty. Ja jeśli miałabym z kimś nagrać film z jakimkolwiek twórcą na YouTubie i nie musi być ogrodniczy, to nagrałabym to z Violą z Pierogi z Kimchi. Bo bardzo ją lubię. A ty? Szukam długopisa. To potem jej to narysujesz. Przedłużasz! To się wytnie, nie mów nic teraz. Są inne rzeczy. Nie chcę mi się tego rysować nawet. Ja bym mógł nagrać film z Michałem Platerem albo z Jezusem polskiej motoryzacji, czyli z Motobiedą. O, ja bym mogła, jakby mi dał się przejechać tarpanem. Dobra. Jak ukradacie ludzi, terror, szantaż czy przekupstwo? Nikogo nie ukradamy, bo nie lubimy ludzi. Ja lubię. Chodziło jej chyba o to, czemu mamy tyle subów? Może. Bo my nie trzymamy filmów do montowania przez miesiąc, tylko je wrzucamy. Dobra. I Kasia nam wyżebrała, dziękujemy. Jak nie waszego siedlisko, to czyje z twórców na YouTube byście wybrali? Kogo byś wziął? Tak jakbym mógł kogoś po prostu wyrzucić i sobie wziąć, to chyba Wiejskie Inspiracje, bo oni mają jakieś tam duże i ładne. A ja bym wzięła Kachy, bo mamy ten sam vibe kwiatkowo-roślinkowy i ładnie tam jest u Leśnych Ludków. Kartofle czy cebula? Ziemniaki zawsze. Tylko i wyłącznie pyry. Ja, nie, jak ziemniaki to z cebulą. Bez się nie da. Dobra. Skoro Adrian miał już epizod w ubraniach Martynki, to czy doczekamy się filmu z Adrianem w spódnicy? No dawaj, no załóż no. Pewnie kiedyś tak. Pożyczę ci moją.
No to ma być twoja. To chyba no musisz dobrze. Mi pożyczyć. Kaj byście mieszkali, gdyby nie Polska. Ja wiem. A ty? Nie wiem. Kilka lat temu bym wiedział, a teraz nie wiem szczerze. Ja wiem, ja bym zamieszkała gdzieś na Bałkanach. Nie w Chorwacji, ale może Bośnia i Hercegowina albo Czarnogóra. To w sumie dwa te państwa, w których chciałabym mieszkać. Przerwa techniczna na smarkanie. Następne pytanie to, kiedy Adrian zgoli brodę? Nigdy. Raczej nigdy. Żuk czy dzik? Co? No żuk czy dzik. Jaki dzik? Nie wiem. Ja też nie wiem. Nie rozumiem pytania. Kiedy powiększycie stado, pies, kot, chomik, dziecko, kaczka? Ja, mamy w planach psa i kota. Jeżeli po wprowadzeniu się do lokalizacji numer 2, którą znacie jako miejski ogródek, ale tam jest też dom, nie tylko ogródek, się już zadomówimy, to będziemy sobie brać pseła i koteła raczej. Tak. I rybki. Rybki pewnie będą pierwsze. Możliwe. Kiedy przyjedziecie na Śląsk po nasze kartofle? To zaproś. Jak zaprosisz, to przyjedziemy. Ale ma być ze spaniem, z chlaniem. I z ogniskiem. I ze wszystkim. I ma być oprowadzanie po tym. Po tej dżungli i po wszystkim. No. Dobra, następne pytanie. I rolada ma być. Cicho. Kiedy spotkacie twórców? Kiedy spotkanie twórców? Ty miałeś zorganizować, a nie my. No. Więc czekamy. Czekamy na zaproszenie. Chętnie przyjedziemy. Z terminem się dogadamy. Okej. Okay. Czego zazdrościcie innym twórcom? Niczego. Tak. Czego najbardziej wam brakuje u siebie na Zadupiu? Czasu. A mi tam brakuje normalnej wody. W sensie takim, że wiecie, że byłaby woda po prostu. Rolada czy schabowy? Schabowy. Mieliśmy o tym długą rozmowę podczas jazdy samochodem. To jest jedyne pytanie, które w ogóle obgadaliśmy i wyszło na to, że schabowy. I wyszło na to, że schabowy, tak, a u nas na roladę mówi się zraz, a nie rolada w ogóle. Jakie jest twoje motto życiowe? Ja pierwszy, tak? Mhm. Ja mam dwa. Pierwsze i najważniejsze, którym się kieruję w życiu, to motto króla Juliana. Prędko zanim dotrze do nas, że to bez sensu, czy coś takiego. A drugie to Hakuna Matata, ale to mi czasem nie wychodzi. Jak cudownie. Ale to pierwsze bardzo mocno. Patrz, jaką mam bluzę dzisiaj tematyczną. O, i jeszcze a propos Hakuna Matata, bluzy tematycznej. To jest jedyna podpowiedź, którą od nas dostaniecie odnośnie naszego wieku. Już to mówiłem chyba w prywatnym gronie raz, tak? Mhm. Jak wychodził pierwszy ten prawdziwy król lew, to ja byłem na nim w kinie, a Martynki jeszcze nie było na świecie. Tak, dobrze. To było na razie pierwszy komentarz od Hoby Ino i ostatnie pytanie z tego komentarza. Będzie jeszcze milion. Tak, natomiast kolejnym pytaniem jest pytanie zdrowych zagonków. Zdrowego zagonka właściwie. A lat to ile macie, jeśli można wiedzieć? Łyczek. Zdrówko. Dobra. MadMax 9247 pyta. To wy macie dwa ogrody przy domu i na Zadupiu. No mamy dwa ogrody. No tak. Mamy dwa ogrody. Jeden mamy miejski ogródek, drugi mamy zadupiowy ogródek. To chyba sam wydedukował tyle. Pewnie tak. Dobra, szukam dalej pytania. Maszyna losowania jest pusta. Dobra, Craft Your Life pyta, a więc moje pierwsze pytanie, kiedy można was odwiedzić? To ja odpowiem na to pytanie, ty możesz nas zawsze odwiedzić. Tak, a dałaś jej adres? Nie, ale jej dam. To znaczy, teraz jak przyjedziesz, to będziesz raczej skręcać meble albo coś, to ja bym na twoim miejscu poczekał jeszcze trochę. Nie zatrudnię ją do malowania ścian, to jej dobrze wychodzi, w sensie malowanie jej dobrze wychodzi. Dobra. Już patrzę dalej. Tutaj nic nie ma, tutaj nie ma. Mini Rancho pyta, jaka duża jest wasza działka?
8300 metrów około. Ja pierdzielę. Mało. Sabina 5562. Czy będąc na zadupiu umiecie jeszcze odpoczywać i nic nie robić, czy już utraciliście tę umiejętność? Ja umiem jeszcze nic nie robić, bo ja nie powiedziałam, jakie jest moje motto w ogóle, bo żeś wyjechał z tym królem lwem i koniec. Moje motto jest motto, które wyniosłam przez lata studiów, przez lata wyjazdów na Bałkany i brzmi mirno i polako, czyli powoli, nie, czyli spokojnie i powoli. I tego się trzymam, więc to jest idealne. Tak, ja umiem nic nie robić, lubię tam usiąść, patrzeć w niebo, słuchać ptaszków, oglądać wiewiórki, jest zajebiście. A on nie. Ja czasem siedzę, ale nie nagrywam tam tego. On czasem siedzi, ale to jest tak, wiecie, że on usiądzie, posiedzi i pójdzie i już go nie ma, więc... no, więc tak to wygląda. Neomarek spyta, skoro możecie zadawać pytania, to ja mam jedno, czy odpowiecie na moje pytanie. Odpowiadamy na twoje pytanie. Postaramy się odpowiedzieć. No to już w następnym Q&A. Odpowiedziałeś. Okej, tutaj mamy pytania teraz od zdrowego zagonka. Tylko czekajcie, bo muszę pokazać więcej. Ile odmian pomidorów planujecie uprawiać w tym roku? Nie wiem. Nie wiem, na pewno mamy jedną tą blackball, co wysiewałam ja, a reszta to się zobaczy. Chcemy jakieś żółte pomidory mieć też. Chcemy kupić te same żółte co rok temu, ale będzie to trudne, bo nie wiem, jakie to były. Tak. Tu jest też trudne pytanie. Jakie są ulubione kwiaty Martynki? Nie wiem. Lubię bardzo tulipany. I lubię bardzo różne inne kwiaty. Wszystkie cebulowe lubię. Ja lubię w sumie wszystkie kwiaty. Czy Adrian to krasnal? Co? Dobra, idziemy dalej. Komu byście zostawili zadupie pod opieką, gdybyście postanowili pojechać na miesiąc do Hiszpanii? Jelenią i sarną. Nikomu! A co tam przez miesiąc, z czym się tam trzeba opiekować? Dobra, kolejne pytanie. Czy Marta ta wisząca ma jakąś twarz? Nie wiem, bo nigdy nie byłam bliżej, tylko z daleka ją ja oglądam. Też nie podchodziłem, ale nie sądzę, że sąsiadowi się aż tak chciało. By było dobrze, jakby ją wmalował szminką i w ogóle. Kogo planujecie pochować lub pochowaliście w tej kapliczce z zapylaczami? Nikt się tam nie pyta, ile mamy lat? Nie, jeszcze nie. No cóż. No nikogo tam nie pochowaliśmy i nikogo nie zamierzamy. Czy Martynka dałaby się namówić na nocny spacer po lesie? Nie, raczej nie. Jak wybije ten, jak będzie ciemno, to ja będę się zamykać w przyczepie. Czy kiedyś się baliście nocując na zadupiu? No nigdy na zadupiu nie nocowaliśmy. Jeszcze. Na zadupiu jeszcze nie nocowaliśmy. Ja nocowałem w tej przyczepie na swojej poprzedniej działce i jedynym, co mnie niepokoiło czasem, to byli pijani ludzie na weekendy, którzy chleli tam w lesie. Tu jedynie będą pijane jelenie. Nie, a na zadupiu byłem już w nocy po ciemku sam, wtedy kiedy się zakopałem żukiem i musiałem iść 1,5 kilometra do asfaltu i nie bałem się. Tylko się zastanawiałem, czy jak jem kanapkę po drodze, to jakieś zwierzę to poczuje i przyjdzie mi ją zabrać, ale nie przyszło. To dobrze. Następne pytanie to, czy żałujecie, że założyliście pierdolololo? To takie małe sprostowanie, bo to jest nasza grupka. Nasz czat właściwie. YouTuberów ogrodniczych. Ja nie żałuję, jest zajebiście. Ja też nie żałuję. Wydaje mi się, że przez to się trochę bardziej zgraliśmy. Czy będziecie wyławiali żaby z okolicznych bajorek i przesadzali je na swoje bagno, żeby mieć więcej niż my? To będziesz przesadzał żabki? Nie, w tamtym roku jedną przyniosłem do bajorka i spierdoliła, także nie ma to sensu. Okej, ostatnie, nie, to nie jest ostatnie pytanie. Czy macie bałagan w przyczepie? Czyli tak, jestem w stanie łapać żaby i je przenosić. Jest to w zakresie moich możliwości, ale po prostu przetestowałem, nie ma to sensu. Czy mam bałagan w przyczepie? W tej przyczepie teraz jest tylko bałagan. Adrian dzisiaj do mnie mówi, nie nagrywaj bałaganów w przyczepie, więc wiecie.
Okej. Okay. Czy na Zadupiu widać Drogę Mleczną? Nie wiemy. Nie wiem, wtedy jak byłem tam w pociągu, to było pochmurno. Ale wtedy to była zima i był śnieg, pamiętasz? Padał śnieg wtedy. Bo potem jechaliśmy jeszcze raz po Żuka. Było biało. Jaka jest ulubiona pora roku Adriana? Martynki nie pytam, bo wiem, że zima, ona lubi jak jest zimno, bo wtedy może dużo na siebie zakładać ciuszków. Nieprawda, ja najbardziej lubię wiosnę i lato. Ja nie wiem, powiedziałbym, że wiosna, ale już zaczynam zdychać od alergii, ale gdyby nie alergia, to wiosna. Czy Adrian nosi kalesony, jak jedzie zimą na Zadupie? Oczywiście. Potwierdzam. Czy Adrian by zmienił Żuka na Lublina? Nie. Czy Martynka dałaby radę przeżyć jeden dzień bez gadania? Co, jak myślisz? Ja wiem, że też nie. Ja muszę mówić. Ja nawet jak piszę, to potem muszę się nagrać, więc normalnie. Czy ten zając, co biegał przy płocie, coś wam zostawił w prezencie na święta? Kupę. Ja nawet nie wiem. Tam jest dużo kup zająców. No i ostatnie, czy zadałam więcej pytań niż Hobyino? Nie wiem, kto by to ja liczył. Też policzcie sobie we dwie. No. Rozstrzygnijcie to. A potem możecie się pobić, jak tamten, jak zależy, która chce wygrać. Najpierw dobra. Ja się pobiję z Rudą, a potem Krycha. Dalia Drowning Art pyta, no to ile macie lat? Zdrówko. INM4FXHBRYF6K7E pyta, ile macie lat? Zdrówko. Warmiak pyta, jakie mamy pecha na tym swoim hadziaństwie. W ogóle szanuję za słówko hadziaństwo, nie? Nie wiadomo. Nigdy nie sprawdzaliśmy. Jak w prawie całej w Polsce zakładam, że ziemia jest lekko kwaśna. Biorąc pod uwagę też to, że rośnie tam mech. Wszędzie. I tak. User RT4EC7PO5R pyta, oglądaliście film Osada z 2004 roku? Można przenieść taki styl życia do naszych warunków. Ja nie oglądałam, bo nie oglądam horrorów. A ja chyba oglądałem, ale nic nie pamiętam z niego. Normalnie. Jesteście obowiązkowi, czy jak mam w duszy gra? Ja mam wyjebane jest. Ja tak jak mi w duszy gra. Ja mam wysokie poczucie obowiązku. Jak sobie coś wkręcę, to potem robię to. Martynka, jaka jest historia twojego imienia? Bo też mam córkę Martynę i ja nie wiem, jaka jest historia mojego imienia. Ale mogło być gorzej. No, no, jak mogło być? Jak? Kurwa, zawsze mi się myli. No właśnie, nie wiem. Hermenegilda czy Kunegunda, ty miałeś mieć? Hermenegilda, bo mój stary oglądał Czterech Pancernych. Czy pomieszkacie latem na działce miejskiej? No, pomieszkamy, bo to ma być nasz dom, nie? Będziemy tam mieszkać już wkrótce, no. Tak. Warmiak pyta, ile mamy lat? Okej, okay, wracamy znowu do Hobyino. Martynka czy Żuk? Nie wiem, dlaczego miałbym wybierać, bo używam ich do zupełnie innych bo rzeczy. Bo nie jest samochodem. Konkurencja, której najbardziej się obawiacie w tegorocznym konkursie? Ja nawet nie pamiętam, co jest w tym konkursie już. Nie obawiam się żadnej, ale myślę, że przegramy raczej we wszystkim. Nie no, nie, w Dyni nie było, mamy Olbrzyma, nie? Ale wszyscy kupili te nasiona tej Dyni Olbrzym, bo każdy chce wygrać. No bo kurde, cwaniakują wszyscy. Czy jak was zaproszę do mojej willi, to przyjedziecie pracować za marne grosze, worek ziemniaków i trochę gruzu? Tak. Ja to przyjadę z tobą się napić, a faceci będą pracować. Nie, wy też musicie. Kawy się napijemy oczywiście. Nie, macie zapieprzeć razem no, z nami. No bo szaleliście. Jaki dom postawicie? Z drewna, słomy czy cegły? Nasuwa mi się tu odpowiedź, że z kupy. Jeżeli chodzi o dom na Zadupiu,
to pierwszy dom, jaki tam powstanie, będzie drewniany, a potem się zobaczy. YouTube'owe zauroczenie i rozczarowanie. Rozczarowani jesteśmy my. Jesteśmy największym rozczarowaniem na YouTubie. A moim zauroczeniem YouTube'owym jest nasza społeczność YouTube'owa. W sensie widzowie, ale też ludzie z innych ogródków, ogródkowych kanałów. To jest słodkie. To znaczy tak, ze wszystkich, którzy są w grupce, to wszyscy są spoko, okej. Okay. Wszystkich oglądamy, wszystkich lubimy, jesteście spoko. Ale takim zauroczeniem dla mnie jest Kamila z Pogoni za Slow Life. Ona jest taka, że nam się od razu japa cieszy. Tak, taka jest. Uwielbiamy cię, Kamila. Pocieszna, ja bym jej zrobił taką... I idźcie do Kamili i napiszcie, że jesteście od dzików. Oni tak nie pójdą. Już ze dwa razy... Zróbcie u niej hałas, tak żeby od razu miała 500 subów. Milion. Milion, o właśnie. Dobra, ogród miejski czy zadupie? Zadupie. No ja chyba też wolę zadupie. Ulubiony kwiat. Ja już na to odpowiadałam. To możesz to odpowiedzieć. No ja nie wiem. Nie wiem kwiatku. Kurwa, następne pytanie. Top 5 seriali. Ja mogę powiedzieć wam, mój ulubiony to są Chirurdzy, Grey's Anatomy, także... Ja kiedyś najbardziej lubiłem Doktora House'a. Amerykański Shameless. Ale to nie będzie w kolejności, to już są dwa. Yellowstone. Czy... No. The Office. The Office był dobry, ale nie aż tak. No. U mnie Chirurdzy, Shamelessi i podobał mi się jeszcze Good Doctor też. Fajny był. A jak ja już powiedziałem? Dobra, takie to trzy już powiedziałem. Cicho, teraz nie był. Zapomnę, już zapomniałem. Czwarty. No przed chwilą go miałem i musiałeś powiedzieć. Nie przypomnij mu się. Big Bang Theory. Świetny serial. Gumisia. Black Mirror. To ja teraz też mam pięć wymienić. Ja wymęczyłem. Ja trzy. Grey's Anatomy, Good Doctor i Shameless. A reszta to nie wiem. Ulubione święto. Ja lubię święto pączka. A ty masz ulubione święto? Moje urodziny. Nie. A z jakiej okazji było to ognisko? Co na nim byliśmy u kawy? No to kupały. To niech będzie. Można siedzieć przy ognisku i pić. To są moje jedne z ulubionych czynności. Dobra, potem jest kaj nocą tu ptajesz. A kto to wie? Zapytaj Jerza. Możesz wiedzieć, jeśli chcesz. I czego byście nie zjedli? Ja bym nie zjadła, ja nie jem podrobów, ryb, owoców morza. Jeżeli chodzi o jedzenie, to ja generalnie zjem wszystko. Nawet coś, co nie lubię, mogę zjeść. Jadłem już ten sir stroming i przeżyłem. Jadłem to, co się smaruje na chlebie, jest takie bardzo niedobre. Marmite, coś tam. To w Australii co jedzą. Tego Marmite'a. No. Do tego bym nie chciał już jeść, ale zjadłem. Ten sam user, co wcześniej pytał też o to, skąd pochodzi moje imię, to czy trudno być youtuberem. No co w tym trudnego? Każdy głupi umie teraz włączyć kamerkę i się nagrać, jak robi się debila. Jest bardzo wiele dowodów na YouTubie. Leśne ludki pytają. Ja mam pytanie. Gdybyście mieszkali latem w swojej osadzie, to czy Martynka lubiłaby pracę w ogrodzie i czy oglądalibyście w niej najlepszy polski serial i nadal bylibyście obowiązkowymi youtuberami, którzy na pewno czegoś u innych youtuberów nie lubią i w duszy by wam grało i czy wierzylibyście w harp, lofar, chemtrailsy? Kochamy cię, kacha. Tak.
To było jedno pytanie, tak. To jedna odpowiedź. Dobra, i teraz pytania od Dalia Drawing Art Again. Dokąd nocą tutajesz? To się powtarza, już powiedzieliśmy na to. Jaka jest wasza ulubiona roślina na zadupiu? Moja to jest zdecydowanie jeżówka. A to jak to pokrzywa? Czy macie dziki w ogrodzie? My nie mamy dzików w ogrodzie. Akurat w ogrodzie nie. Ale sąsiad ma. Dlatego Marta wisi. Ciekawe. Dobra. Jaki jest wasz długoterminowy cel tego kanału? Niezmiennie taki sam od początku. Nie wiemy. I oczywiście ostatnie pytanie. Ile mamy lat? Pozdrawiamy cię, Edyta. Ile zarabiamy na YouTube, a ile na OnlyFans? Pyta Kody Ino. Jak na razie na obu zarobiliśmy tyle samo, czyli nic. Gdzie się podziały tamte prywatki? Podziały się, to się podziały. Kiedyś było, teraz to nie ma. Nie? A ty, Ruda, ty byłaś kiedyś na prywatce? Kiedyś to była, teraz już nie ma. No nie ma, no powiedziałam. No. Co wy wiecie o życiu? Gówno. Nic. My jesteśmy dziećmi cały czas. I czy mama wie? Nie. Nie. Z tego co widzę, to są wszystkie pytania. Były jeszcze jakieś. Czekajcie, poszukamy jeszcze i wrócimy. No były jeszcze te od tego co Alon pousuwał te pytania. Czekaj, to ja bym jeszcze chciał zdementować. My nie mamy OnlyFansa. A na YouTubie jeszcze nic nie zarobiliśmy, ale jakbyście chcieli wiedzieć, to stawka za wyświetlenie w Polsce wynosi 2 grosze. Do tego oglądajcie. Tutaj były jeszcze pytania, czy Martynka lubi pracę na działce? No zależy od dnia, czasem lubię, czasem nie lubię, czasem wolę posiedzieć. A co, ty masz te pytania, a tam ich nie ma pod filmem? No nie, nie. Tu jest jeszcze pytanie, czy wierzymy w Harp, Lorf i Chemtrailsy? Ja nie wierzę w nic, tylko fakty naukowe się liczą, także Ziemia jest płaska i ptaki nie istnieją, to są rządowe drony, a to reszta to jest chuj. Tak właśnie, dobra. I czego nie lubicie o innych youtuberów? Jak żebrają. O, łapki w górę, subiki w ogóle. A ja nie lubię bycia cwanym i udawania tego, że się nie pamięta niektórych rzeczy. Moja wina jest taka, że nie doczytam do końca komentarza Mad Max 9247 i tam jeszcze zostało zadane pytanie, jakie plany na przyszłość, jeśli chodzi o obydwa ogrody i czy zamierzacie zamieszkać na stałe na Zadupiu? Plany na obydwa ogrody są takie, że po prostu będziemy je uprawiać. Na Zadupiu, dopóki nie zamieszkamy na Zadupiu, bo plan jest taki, że kiedyś tam jednak zamieszkamy na stałe. No. Będziemy starali się tam uprawiać bardziej takie rzeczy, które nie potrzebują od nas bycia tam, nie wiem. No nie są takie wymagające. 2 razy w tygodniu, czyli na przykład teraz będą tam posadzone szparagi, które są wieloletnie. Jak tam posadziłem jakieś cebule, czosnek, to też nie trzeba z nimi zrobić, tak samo z dyniami, także raczej takie rzeczy tam będą. Pomidory będą foliaku, a następnie w szklarni, też tam będzie szklarnia dosyć duża. I tam jakiś system podlewania z kropelkowego z Mausera też powinien pozwolić im przeżyć na przykład tydzień czy tam 2. No w planach też jest taki domek letniskowy na razie. No ale to nie jest plan na ogródek. Na ogródek nie, no ale na Zadupie. Chwilowy oczywiście, zanim no będziemy stawiać jakiś nieduży drewniany domek letniskowy i próbować tam spędzać trochę więcej czasu.
i wtedy będziemy mogli zabrać stamtąd przyczepę i ją w końcu wyremontować i sobie ją gdzieś tam pociągać. A w miejskim ogródku są też plany na warzywa, na ogórki na przykład. No i na dużo kwiatów. Ja jestem kwiatowa. To my się dzielimy tak, że ja jestem od kwiatów, a on jest od warzyw. Taki podział. I ktoś jeszcze pytał o nasz ulubiony polski serial. Mario, Super Mario. To mój to jest 1670. A mój to Chyłka i oczywiście M jak miłość. Oh. I to by było na tyle. Pytań nie było aż tak dużo, ale i tak się zmęczyłem, także... Tak. Nie pytajcie o nic nigdy więcej. Następny Q&A na 10 tysięcy subów. Mam nadzieję, że nigdy nie dobijemy do tyłu. Także ten... A ja mam nadzieję, że dobijemy. Ja lubię odpowiadać na pytania i mogłabym dużo mówić. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.